Siemaneczko, z tej strony Piotr. Mamy kolejne spadki na rynkach krypto, także w dzisiejszym odcinku zastanowimy się na przykładzie Bitcoina, jaki może być zasięg tej korekty. A dodatkowo weźmiemy sobie szybki look na złoto. Także nie przedłużając, szybki disclaimer na początek i lecimy z tematem. Ja nie jestem żadnym doradcą finansowym, inwestycyjnym, ani nic z tych rzeczy, także proszę się mnie nie słuchać. Wszystko, co tu mówię, to jest forma rozrywki i mojego prywatnego zdania. Ale okej, mamy przed sobą wykres 4-godzinny Bitcoina. I już po czatach, jakichś telegramach, nie wiadomo czym, widzę, że pojawiło się w społecznościach obsranie, że kurczę miało rosnąć tutaj na nie wiadomo ile, na stoka, stoka przed halvingiem, a zaczęło spadać. No ewidentnie widzimy od tego momentu korektę, dołek, niższy szczyt od tego, niższy dołek, niższy szczyt, niższy dołek, niższy szczyt i kolejny niższy dołek właśnie nam się rysuje. I o ile ta korekta w porównaniu na przykład do tego tutaj spadku szybkiego, ale szybkiego wyjścia do góry, takiego odbicia V-kształtnego, to się zadziało szybko. Tutaj nawet nie było czasu na rozmyślenie, nawet pewnie niektórzy nie zauważyli, że tutaj w ogóle był jakiś spadek, nawet całkiem pokaźny, bo poniżej 60 koła. Natomiast tutaj mamy regularne spadki, regularny trend spadkowy na 4 godzinówce, to się zaczyna przeciągać, no i pojawia się pytanie, dlaczego to spada? Przecież miało rosnąć, przecież zaraz halving i tak dalej, i tak dalej. Spokojnie. Zobaczmy sobie to z większej perspektywy. Ej gościu, ale jak ci się podoba, to w tym momencie zostaw lajka i subika. Lecimy dalej. Czy naprawdę to są takie mega poważne spadki i tak dalej, i tak dalej. Weźmy dniówkę. Jak to wygląda na dniówce? Popatrzcie. Mamy tutaj bardzo silny wzrost, forma konsolidacji bardzo płytkiej, po czym znowu kolejny wzrost z osiągnięciem ATH. Prawda jest taka, że od tego ATH na takiej skali właśnie tego wzrostu całego od poziomu 40 właściwie 3000, gdzie wcześniej też były wzrosty, tylko ta konsolidacja tutaj był bardziej taki trend boczny przez dłuższy okres czasu i wszyscy już zapomnieli, że albo miały być spadki, albo miały być wzrosty. Natomiast tutaj żeśmy się nachajpowali, przebiliśmy ATH, a zaraz miało być tutaj dojście do 100 koła, a tu nagle zaczynamy sobie regularnie spadać. Ktoś regularnie realizuje zyski, ktoś kupił tutaj, ktoś kupił tutaj, no i tutaj sobie sprzedaje, przelewa na konto i kupuje Lambo, tak? No i teraz starając się odpowiedzieć na pytanie, jaki może być zasięg właśnie tej korekty. Wróćmy na chwilę na 4 godzinówkę, bo na 4 godzinówce sobie tutaj wyrysowaliśmy w zeszłym tygodniu taki potencjalny cel. To jest ta strefa zaraz nad 200 średnią kroczącą, która nam tutaj na spokojnie dochodzi. To jest też wsparcie tej tutaj konsolidacji, tego właściwie no trójkąta, z którego wybiliśmy się dalej w górę. To jest też mniej więcej zakres spadku tej szpili. Ja nie pamiętam, co tu było, jakie wydarzenie, natomiast no, mniej więcej żeśmy się odbili właśnie też od tego poziomu 60,5 tysiąca. Wydaje mi się, że aktualnie bezpośrednio dążymy właśnie do tej strefy. Natomiast wracając na dniówkę, albo nawet na tygodniówkę. Na tygodniówce to jeszcze lepiej widać. Popatrzcie. No kurczę, takie wzrosty, nawet właściwie biorąc. Gdzie się zaczął trend wzrostowy? Tu się zaczął trend wzrostowy. Tutaj zaczęły pojawiać się wyższe szczyty i wyższe dołki. Wyższy szczyt, wyższy dołek. Tutaj był równy dołek, równy szczyt, trend boczny i kolejne wybicie do góry już z formą właśnie płytkiej konsolidacji i osiągnięcie nowego ATH. I patrząc z tej perspektywy, no to tutaj ta czerwona świeczka, no to jest pierdnięcie, tutaj tu się nic nie wydarzyło, tutaj nie ma żadnych spadków, tutaj nawet nie ma zaznaczonego trendu, nie ma tutaj w ogóle niższego, przepraszam, wyższego dołka. Zróbmy jakiś może wyższy dołek od powiedzmy tej konsolidacji i od tego próbujmy się wybijać na kolejny szczyt, żeby to był zdrowy wzrost, żeby ktoś zrealizował te zyski, wykres sobie, rynek sobie odpoczął i dalej nabrał siły na kolejne wzrosty, jeżeli one w ogóle się odbędą, bo wiadomo, że to co tutaj mówimy to jest jakieś chore gdybanie i wcale nie musi się to sprawdzić. Możemy zaraz spaść sobie na 14 tysięcy i to też będzie ok, tak? Natomiast przykładowy zasięg takiej korekty ze skali tygodniowej, rozciągnijmy sobie FIBO, którego ja nie do końca lubię, natomiast no, w wielu przypadkach się sprawdza, zwłaszcza na wyższych osiach czasu. Popatrzcie, jesteśmy dopiero na 0,2 FIBO. To jest zwykle korekty takie płytkie, to jest 0,3, takie standardowe, no to jest 0,5, 0,6, tu jest ten golden pocket, gdzie jeżeli to ma być korekta, to jest ten główny zasięg
ten największy zasięg możliwej właśnie korekty, no to to jest zasięg cenowy 46 tysięcy, a 50,5 tysiąca. To jest, jak widzimy, fajnie się to pokrywa z górną strefą oporu tej konsolidacji, z górną strefą oporu bez sensu powiedziane, masło maślane. Natomiast widzimy, o co chodzi. Ta konsolidacja idealnie mieści się między tymi zniesieniami FIBO, a tutaj 0,5 FIBO jest idealnie na tej mniejszej konsolidacji, z której już wybiliśmy się na ATH. Także ja bym się wcale nie zdziwił, jeżeli byśmy sobie doszli do tej strefy, jeżeli to miała być taka zdrowa korekta ze skali właśnie tygodniowej. Oczywiście ja tutaj widzę już to obsranie na czatach, że spadamy, lecimy na 14 koła i nigdy już nie osiągniemy ATH. Dokładnie to samo było w poprzedniej hoście, gdzie o, tutaj był ten pierwszy taki grubszy spadek, tak? To jest z 42 tysięcy na 28, czyli to jest 30% około, a my tutaj dopiero mamy ile? Dopiero ledwo co spadliśmy 13%. Jeżeli mielibyśmy 30%, no to właśnie, 30% to jest dokładnie 0,5 zniesienia FIBO, czyli zakres tej właśnie konsolidacji. I to by była taka fajna, zdrowa korekta z potencjałem na ubicie jakiegoś tutaj dna i dalsze wzrosty i dalsze osiąganie wyższych szczytów. Także jak ktoś nie jest świadomy tego, że takie rzeczy jak korekty następują i to też z wyższych osi czasu, gdzie one są zwykle głębsze, no to najlepiej wyłączyć sobie te wykresy na najbliższe 2-3 tygodnie i wrócić dopiero wtedy, kiedy zaczną się, jeżeli się w ogóle zaczną, jakieś kolejne wzrosty. Ale okej, to by było tyle na temat Bitcoina. Nie ma co tu więcej gadać, natomiast złoto sobie szybko zobaczymy. Złoto niby ma pierwszą czerwoną ścieżkę, natomiast przełączymy sobie tutaj na pewno nie skala tygodniowa, ale ja na złocie też spodziewałem się jakiejś korekty, bo tam były też bardzo poważne wzrosty ostatnimi czasy. Natomiast fajnie stabilizujemy się na tym poziomie 2144, czyli tej tutaj szpili, która osiągnęła ATH jakiś czas temu, dokładnie na początku grudnia zeszłego roku. No i ja jestem bardzo ciekawy, co tu się wydarzy dalej na złocie. U góry nam się zarysował fajnie taka linia trendu. Przebicie tej linii trendu, moim zdaniem, no to jest atak. Nawet tak technicznie biorąc, jakbyśmy sobie zmierzyli zakres tutaj tego wzrostu, to kolejny taki wzrost byłby na poziomie $2310. Ja sobie to zaznaczę priceboxem. Taką wróżbę, zobaczymy, może się spełni. Natomiast jeżeli przebijemy w dół 2144, to zakres szczytów złota z przed 3 lat bodajże 2080 według mnie jest bardzo realny i to byłaby właśnie taka zdrowa korekta, jak w przypadku właśnie Bitcoina na ten poziom 50 tysięcy. Także tyle do obserwacji. Reasumując, dopóki nie wybijemy tej linii trendu do góry, nie ma mowy o wzrostach. Dopóki nie wybijemy 2144, nie ma mowy o spadku na strefę 2080-2090 na złocie. Także zachęcam do lajkowania, zachęcam do subskrypcji, zachęcam do zostawienia komentarza. I ja się żegnam, dzisiaj króciutki update. No i trzymajcie się, cześć.